Tutaj Jacu. Jestem Force. Będę komentował dla Was mecz z ligi SSL, czyli z STM Star League. Dzisiaj będzie to mecz pomiędzy Mewą, czyli tutaj mamy Mewę, Protossa i Pumpkinem, który gra z Ergami. Mapa to jest Destination. Mapa bardzo znana, standardowa, grana, o ile się nie mylę, chyba teraz jeszcze nawet na mistrzostwach w WCG 2009 w Chengdu. Proste wyjście. Mamy naturala, przepraszam, maina. Wyjście tutaj będzie natural, zejście do niego tutaj. I tak samo z drugiej strony, mapa lustrzana. Dużo mostów, expy po bokach. Dobrze, Mewa zaczął oczywiście od pylona. Idzie na scout swoją probką. To jest dosyć bardzo istotne, żeby zobaczyć, co będzie robił Zerk. On zazwyczaj w większości gier po prostu stawia tutaj w naturalu expa. Ale oczywiście może zrobić, nie wiem, rusha, tak? For drone rusha, bo wiadomo, tu są tylko dwa te respawny, więc wiadomo od razu gdzie biec. No, Pumpkin na razie nie stawia. Expa Mewa wchodzi swoją probką. Pumpkin wysłał probę drone, przepraszam bardzo. Zaraz ona też zobaczy, co tutaj się święci. O, Mewa, ciekawe zagranie. Najpierw postawił Forge'a. Zazwyczaj stawiają Forge'a gdzieś tutaj zawodowi gracze, ale oczywiście mamy tu do czynienia z ligą amatorską. Pumpkin się przymierza do gazu, nie postawił. Za to postawił expa, którego Mewa tutaj męczy swoją probą. I mamy, tak jest. Mamy teraz postawiony ekstraktor, który przyblokuje techa Mewie. O, chociaż niekoniecznie jakoś bardzo, bo zaraz ten kanon sobie poradzi z tym ekstraktorem. Nie będę opowiadał też o timingach tutaj w tej grze, bo oczywiście wiadomo, chłopaki nie grają zbyt wiele, więc po prostu nie ogarniają tych wszystkich zagrań, tego wszystkiego, to wszystko, co możemy obejrzeć na YouTubie, czy gdzieś tam na jakichś stronkach, gdzie grają profesjonaliści czy amatorzy z wyższej półki. Pumpkin tutaj gaz od razu sobie wrzucił. Dosyć wcześnie, wydaje mi się, będzie tutaj jakiś tech. Zobaczymy, czy uda mu się wybronić w takim razie jakieś pierwsze ataki Mewy, który powinien jednak przycisnąć trochę zerga pierwszymi zilotami, wprawdzie opóźnionymi przez tego forge'a. Mamy pierwszego zilota, on nawet nie wychodzi, stoi sobie, rozgląda się tutaj na kakaru, patrzy sobie latającego. Sprawdźmy teraz mniej więcej ilość robotników wydobywających. Mewa, tak po jednym, dwa do każdego kryształa, w sumie po jednym, po półtora powiedzmy. Pumpkin mniej, to nie najlepiej dla Zerga, bo to strasznie osłabia jego ekonomię. Pamiętajmy, że Zerg ma najgorszą ekonomię, ale o, za chwilę tutaj ona się o wiele, wiele bardziej wzmocni. Są pierwsze zerglingi, one też nie idą do ataku. Overlord zostawiony tutaj, nie wiem na co czeka. Może jakieś ukryte budynki gdzieś tu w rogu ma zobaczyć, czy coś w tym stylu. Tutaj budują się nowe budynki, już Cybernetic Core właśnie się nam przywołał z innego świata. Wydobywanie gazu już jest, tak więc za chwilę zobaczymy pierwsze guny, które już się budują. Zaraz z tych gate'ów tutaj wyskoczą. Dobrze, blokada tutaj na rampie. W sumie słusznie, żeby Pumpkin po prostu nie mógł przejść. Zerglingi są do tego jeszcze wolne, więc raczej
nie ma szans, żeby tu żaden się prześlizgnął, jeżeli są na holdzie wstawione te dwa ziloty. No, uwaga, jeden się odsunął, czy się uda przejść? Zaraz urodziłem. Oj, zobaczy. O, wypuścił drobkę tylko na zwiat, która właśnie ruszyła, żeby zobaczyć, co tam się dzieje u Pumpkina w bazie. A Pumpkin tańczy tutaj swoimi jednostkami przed rampą mewy, żeby po prostu zobaczyć, jak to wygląda. O, i tutaj mamy przyłapanego Overlorda na podglądaniu. Dwa dragony pierwsze się dobrze spisały, robi się do nich zasięg. Zobaczmy, mamy tutaj jedną bazę trochę okanonowaną dla bezpieczeństwa. Pumpkin za to stawia trzecią. Znaczy w sumie drugą, tak? Jedną się zaczyna na początku. Tak więc postawi Naturala i kolejną ekspansję, ma dwie ekspansje. Mewa już wcześniej o tym wiedział, więc za wiele ta probka teraz nie uzyskała informacji. Ale może zobaczyła, że niewiele jest tutaj dron, tak? Jakoś kiepsko ekonomicznie to wygląda, chociaż są bardzo duże nadwyżki jeszcze na kolejne hatchery, ale Pumpkin szybko z nich zszedł. Mewa za to też ma nadwyżki, ale również zaczyna te chować, zaczyna dostawiać kolejne budynki. Gra trochę statyczna. Mewa z własnego wyboru zamknął się tutaj na rampie przed kilkoma zergligami i trzema hydraliskami. Zobaczymy, czy za chwilę się odważy po prostu wyjść swoją armią i przepędzić stąd intruza, czy nawet nie pozwolić mu wrócić do bazy. Tutaj już kolejne hatchery się domorfowuje, czy nie wiem, czy co ono tam robi, buduje się, powiedzmy. Pumpkin próbował się wbijać tu pod rampę, oczywiście odstraszyły go ataki dragonów, tak, z góry, z rampy. Nie ma szans, żeby przebić się przez te ziloty i w ogóle cokolwiek tutaj zrobić. Myślę, że musi poczekać, powerować i oczywiście robić konsuma i upy, tak, aż w końcu jakoś to się uda, może jakiś drop zobaczymy. O, Mewa stawia Cytadelowa Dun, będą albo szybkie ziloty, albo... O, jeden zilot właśnie poświęcił swoje życie, żeby policzyć tutaj jednostki Pumpkina. Tak więc będą albo szybkie ziloty, albo Dark Templary. Zaraz zobaczymy, czy sobie poradzą te hydralichy. No nie, no... Padają, myślę, że powinien je cofnąć. Pumpkin i tak właśnie robi. Musi przynajmniej trochę armii gdzieś tam sobie w polu zostawić, żeby nie dopuścić do swojej bazy przeciwnika. Cały czas nie jest zbyt wiele dronek tutaj wydobywa, porównując tam powiedzmy z jakimiś zergami grającymi na necie, na ICK-pie. Myślę, że to jest dosyć mało, zwłaszcza tutaj widzimy, że to jest malutko dronek. No ale cóż, jakoś sobie radzi. Dostawia kolejne creepy. Tutaj jeden taki strażnik wejścia, tak, przeciwko dronkom. Odstraszające dronki. Tutaj oddział specjalny Pumpkina. Czekasz, nie wiem, wyjdzie. Mewa może się skusi, tak, żeby po prostu zaatakować Pumpkina, ale... O, Mewa stawia expa. Dwa pylony w ciekawych miejscach. I zaraz będziemy mieli expa. Tak jest Naturalu. Postawił sobie expa. Tutaj mamy, widzimy, obserwator, więc może jakieś... Tak jest, robi się pierwszy obserwer. Zaraz dostarczy, myślę, dosyć cennych informacji dla tej gry, że zbliża się tutaj jakiś atak i wylatuje ten obserwer. Zobaczymy zaraz, czy... No, miejmy nadzieję, że Mewa zobaczył to. Czy zobaczył... O, teraz już na pewno zobaczył tą armię i wbija się Pumpkin. Zobaczymy, czy przebije się tutaj, jeżeli by udało mu się... Oj, myślę, że za dużo, za dużo, za dużo.